Jasne. Cześć wszystkim. Dzięki za przybycie. Jeszcze dam tam 2 minuty na ogarnięcie się, żeby wszyscy się zeszli. W ogóle jestem zaskoczony ilością tak osób, że rano 10 po afterze, a powiedzmy pół sali jest, więc jest całkiem okej. Okay. Spodziewałem się mniejszej frekwencji. Dobra, 10:02, zaczynamy. Dzisiaj chciałbym Wam trochę poopowiadać o fuzowaniu. W ogóle, kto fuzuje w codziennej pracy? Nie wiem, albo nawet raz na 3 miesiące. Jedno, dwie osoby. Okej, zważywszy na frekwencję, to jest całkiem nieźle. A kto jest deweloperem i fuzuje? Jedna osoba. Bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem, bo otóż deweloperzy często zapominają o tym, żeby fuzować swój kod. Nie chodzi o full time, chodzi, że piszesz swój kod, coś piszesz, sprawdzasz to, później testujesz i coś tam. Nazywam się Kamil Frankowicz, rok temu mówiłem o bugach w routerach domowych, może ktoś mnie pamięta. Te pracuję w CERT Polska, generalnie przez moje łapki przelatuje malware i przelatują jakieś bugi. Szukam bugów w projektach open source'owych, akwizuję je. Coś tam zgłaszam, o paru zaraz opowiem. Też piszę bloga. Można mnie znaleźć w sieci na Twitterze pod nickiem Fumfel. Natomiast blog rzadko jest aktualizowany. Czasem wrzucam tam po prostu zajawki z bloga certowego, więc ostatnio przyznaję się, że słabo jest u mnie z pisaniem. O czym chciałbym opowiedzieć, tak? Przypomnieć, czym jest fuzzing, jak to wygląda, bo podejrzewam, że nie wszyscy mogą wiedzieć, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, tak, z jakimi w ogóle problemami, jak chcemy zacząć, gdzie się pojawiają problemy. Coś tam o tym, jakie mamy rozwiązania, tak, które możemy użyć w swoich projektach za darmo. Jak wygląda taki flow pracy, tak? Bo to nie jest tylko, że włączamy sobie pyk, jeden program, podajemy test case'y, jak i fuzzer i go. To nie jest takie proste. No i parę luk z ostatnich chyba 3 tygodni, które udało mi się wyłapać w projektach open source'owych. Tak, przypomnij, kto nie wie, czym jest fuzzing? Tak w ogóle zero, nul. Nieźle, nieźle. Ja jeszcze nie gryzę, więc nie. Tutaj powiedzmy tak, to jest community for community, tak. Ja się uczę od was, wy się uczycie ode mnie, więc jak najbardziej, tak. Koncepcja jest dosyć stara, bo ponad 23 lata, 33 lata, przepraszam. 33 lata, tak, na Mac OS X-ie, aplikacja The Monkey, tak. Dump fuzzing, czyli wrzucanie byle jakich danych testowych do aplikacji, mieszanie tego w jakikolwiek sposób, generalnie rant z randa. I po randzie, tak, ale jakoś to działało. Jakoś to działało. Tak? Wydaje się to proste. Tak, przykładami są tutaj z Speechfuzz. Ktoś korzystał z Speechfuzza w ogóle, bo to jest komercyjny fuzzer. Ja nie miałem przyjemności, nie wiem jak on wygląda. Natomiast później pojawiło się coś takiego template-based fuzzing. Jest to fuzzing określonych formatów plików wejściowych, na przykład można fazować sobie HTTP poprzez moduły Metasploita. Tam są takie trzy fazery: HTTP get URI long, HTTP tam get coś tam. Więc to całkiem fajnie działa. Udało mi się też znaleźć jednego buga za pomocą, więc to jest taka ciekawa opcja. Tak, taki bug, bardzo prosty bug. Routery UPC, rok temu mówiłem. W Polsce około podatnych 350 tysięcy urządzeń, prosty stack buffer overflow wylewało się na a nie działa mi h wylewało się na adres powrotu. Taki tip: jeżeli ktoś z tyłu i nie widzi, co jest na dole, bo będzie dużo dużo czasem kodu na dole, to włączcie sobie streama i słuchajcie mnie. To działa naprawdę. Oglądałem tak w piątek prezentację i to jest ok. Jest sieć Wi-Fi, tak. W ogóle te slajdy są udostępnione w necie, więc też możecie, a to później powiem, żeby nie psuć niespodzianki. Słucham? Żeby zorganizować, żeby jedna osoba na trzy, jedna osoba na trzy,
Tak. To jest dobry tip. Jeden większy fablet i 3 osoby oglądają. Tak, do dzisiaj jeden z tych routerów jest podatny. Ubisoft odmówiło update'u, więc tak, już ponad 2 lata można strzelać w routery. Znaczy, to jest prosty CSRF, tak, i można sobie tam czyścić pamięć routera, wyłączać Wi-Fi, tego typu rzeczy, więc bardzo fajna sprawa. Po 2013 roku era fuzzingu nieco się zmieniła. To znaczy, to jest taka umowna data, bo wtedy powstał pewien fuzzer, o którym chcę poopowiadać dosyć mocno, pewnie go znacie. Natomiast coś się zmieniło w branży. Fuzzing stał się bardziej inteligentny, tak? Zaczęliśmy badać, jak w ogóle tak kod podąża, znaczy jak podążają, jak dane podążają w kodzie. Ciężko w kodzie, jak ktoś tak widział AIDE, to wie, tak, GraphView i co tam się dzieje. Więc generalnie tak, wiedzieliśmy coś, co się dzieje w programie, tak, i wybieramy najlepsze przypadki testowe. Nie interesują nas przypadki, które powiedzmy tak wywalą się na pierwszym bloku, tak, na pierwszej walidacji, że to nie jest string na przykład, tak, czy to nie jest integer, tylko tak chcemy dojść dużo dalej i skraszować ten program, tak. Też często używane są sanitizery, na przykład tak ASAN, MSAN, UPSAN. To ktoś używa w codziennej pracy, bo bardzo, bardzo fajne narzędzia ASANA lub... A wiemy, co to jest w ogóle? ASAN? Okej. Nie, no tak rozumiem, niedziela rano. Otóż ASAN jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem, które śledzi w tle dostęp do pamięci. Jeżeli ten dostęp na przykład odbywa się tak za indeks, za tablicę, to powiadamia nas o tym, że mamy jakiegoś tak stack buffer overflow czy heap based overflow. MSAN służy do memory leaków generalnie. Memory leaky to jest bardzo duży problem. Jeżeli myślicie, że teraz nie ma memory leaków, że każdy się nauczył, żeby zwalniać pamięć, nie. Zwłaszcza w parserach Image Magic, po prostu tragedia. Ostatnio zgłaszałem w 4 różnych parserach, w ImageMagicu memory leaky, parsery PDF-ów, MuPDF, Poplar, to samo, po prostu każdy krzywy PDF, który nie spełnia tak wymagań specyfikacji, zakończenie programu kończy się wyciekiem pamięci. Więc to jest duży problem. UPSAN to jest Undefined Behavior SAN. Jeszcze z niego nie korzystałem, ale generalnie wyłapuje dziwne jakieś niespójności, tak, bo generalnie staramy się, akurat ten fuzzing 2013 plus skupia się na wyłapaniu problemów charakterystycznych, znaczy chcę się skupić tylko w tej prezentacji na problemach charakterystycznych dla języka C, czyli zarządzanie pamięcią, dostęp do pamięci, czyszczenie tej pamięci. Nie. Dobra, okej, okay, jest fajnie, wiemy, jak działa kod, wiemy, gdzie dochodzimy w tym kodzie. Więc no, mamy sporo informacji, jak działa ten program. Natomiast tak, musimy też, skąd weźmiemy dane testowe. To jest dla mnie, jak zaczynałem wchodzić, to był pewna przeszkoda nie do przeskoczenia. Okej, ale skąd ja wezmę dobre test case'y? Sam sobie nie wygeneruję, generalnie wrzucanie na przykład pliku tekstowego do parsera PNG jest głupim pomysłem. Bo zanim mój fuzzer, ile on musi tysięcy razy, milionów razy, żeby dojść powiedzmy do jakiejś tam części struktury pliku PNG, tak, no, hello. Więc tak, a wrzucenie dobrych przypadków testowych, czyli takich, które powiedzmy, no, zdjęcia z wakacji na przykład, czy jakieś grafiki z internetu, generalnie jest pomysłem całkiem fajnym, natomiast nie do końca pozwoli nam wycisnąć jak najwięcej z fuzzera. Bo nie chcemy fazować 3 miesiące, żeby znaleźć jakiegoś memory leaka, tak? My chcemy tego memory leaka znaleźć powiedzmy w 3 dni. Wiem, że to jest mało dosyć, ale powiedzmy tak, że coś nas nagli, musimy kod szybko przetestować, tak mamy 3 dni na wyłapanie jak największej ilości błędów. Tak samo z jakimiś różnymi innymi rzeczami. Na to znalazłem sposób, w internecie jest masa danych testowych. Po prostu tak crashe, nie crashe, wystarczy backtrackery największych projektów Wireshark, ImageMagic, PCR2, po prostu jest zatrzęsienie test case'ów gotowych dla nas, wystarczy tylko ściągnąć i wrzucić do odpowiedniego folderu. Tak. Trochę się na temat tych test case'ów za mocno rozwodzę, no to, bo to jest ważne, to jest dosyć ważne. Później jeszcze opowiem, jak z nimi pracować, tak? W jaki sposób będziemy mieszać dane? To już są internalsy fazera. Natomiast warto, tak, jak na przykład fazujemy tak HTML-a przykładowo,
jakiś parser HTML-a, też warto, żeby tak zachować składnik HTML-a, to słabo jest wrzucać losowe bajty jak do parsera HTML-a, no sorry. No niestety tak jest, więc warto też o tym zapamiętać. Warto też o tym pamiętać. No przede wszystkim pokrycie kodu, tak walczymy cały czas, żeby nasze test case'y docierały jak najdalej, żeby nasze case'y psuły jak najwięcej, tak? To jest teraz problem. I kolejny, drugi problem, no, drugi lub trzeci, już nie wiem, jak to zrobić efektywnie w skończonym czasie, czyli to, co o tym, czyli już o tym mówiłem, tak, że nie chcemy fazować miesiąc, chcemy fazować 3 dni, chcemy fazować tydzień, tak? Więc tutaj już wcześniej powiedziałem o tych sanitizerach, tak w jaki sposób wyłapiłem błędy, które nie skutkują awarią programu. Niektóre, tak, heap based overflow, jak to znajduje Asan, tak, one nie crashują nam programu. To jest odczyt, natomiast program dalej poleci, tak, jeżeli nie trafi w coś wrażliwego, to program dalej się będzie wykonywał, tak, a błąd będzie dalej, więc tak to nie spowoduje nam crasha. Tak, i docieramy do EFL-a. Kto nie słyszał o EFL-u? American Fuzzy Loop albo Kamtufie, Michale Zalewskim z Google'a. Jedna osoba. Reszta słyszała o EFL-u? Serio? Kurczę, w ogóle frekwencja jakaś duża się zrobiła. Dobra. Tak wygląda, słabo tutaj widać. Może... Słucham? Światło może? Tylko nie wiem, czy to jest od tego. Nie? Też nie. Też... Słucham, opowiem, to dobrze, to zaczynam. Runtime to jest ile czasu fazer pracuje. Nie, robię sobie jaja. Generalnie, tak wygląda. Bardzo dużo ciekawych danych. Bardzo dużo ciekawych danych, natomiast tak najważniejsze to jest to, co na czerwono, total crashes, tak? To jest akurat fazowanie Jary. O tym też później powiem. Tak, 17, znaczy 5500 unikalnych crashów w godzinę fazowania, 17 unikalnych. To jest wersja Jary H3.5.0. Więc całkiem fajnie. Ktoś korzysta z Jary? Nikt się nie przyzna. No teraz tak. Tak? Dobra, skoro wiemy, czym jest AFL, no to nie będę się rozwodził, jeżeli tylko tak. Mówię, że warto, jeżeli chcemy fazować za pomocą AFL-a, warto swoje programy z AFL Clang Fast kompilować, dlatego że nie dość, że ma sporo optymalizacji kompilatora, które pozwalają nam wyciągnąć więcej egzeków na sekundę, to się dodatkowo automatycznie taki nasz program kompilowany jest z Asanem, z MSANem, więc wystarczy uruchomić go i tylko oczywiście poza fazerem. I jeżeli coś się nam wywali, to będziemy wiedzieli, czy to jest tak memory leak, czy to jest jakiś stack based overflow. Tak? Ale AFL jest najbardziej medialnym fazerem, tak? Jest masa błędów znalezionych za pomocą AFL-a, w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale za pomocą AFL-a udało się w przeciągu 6 godzin fazowania znaleźć od nowa Herbleeda. Wystarczyło 6 godzin fazowania, tak? I tak udało się znaleźć Herbleeda od nowa. Więc ma moc, ma dużą moc, tak? I bardzo dużo błędów jest za jego pomocą znajdowanych. Jeżeli wejdziecie na stronę Kamtufa, tak, tego fazera, to on tam nie nadążał uzupełnić tej tabelki, które programy poległy wraz z linkami, tak, gdzie były zgłaszane te błędy. Lecz tak jakby nie wokół AFL-a cały świat się kręci. Bardzo fajnym projektem jest LeapFuzzer. On jest częścią Clanga LVVM, tak? Problemem jest to, że trzeba napisać troszeczkę kodu. Jeżeli tam nie widać tyłu, to radzę włączyć streama, naprawdę. Mimo że ten kod jest mało ważny, to jednak bardzo, 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 bardzo to jest fajna sprawa, dlatego że jest wykorzystywany przez Google'a do fazowania Chroma. To jest podstawowy fazer Chroma. W ogóle około 3 lat temu chyba był post na blogu Chroma, jak właśnie podchodzę do tematu fazowania i jest bardzo, nie wiem ile, to jest kilka stron na 4, jak oni to robią. Jak oni testują, w ogóle oni mają cały klaster do fazowania, to można wrzucać swoje test case'y, właśnie swój kod do testowania stosowana różnych komponentów Chroma, więc naprawdę jest moc. Tak i tak samo jak AFL wspiera te wszystkie Asany, MSany, UPSany, tak? Tylko, że no, trzeba napisać trochę kodu. Z racji tego, że ludzie od security są leniuchami, ja też tak nie lubię się wysilać, lubię jak błędy się szukają za mnie, więc no tak, jeszcze nie bawiłem się, ale tak, można też Chroma fuzować za pomocą AFL-a. Tak, akurat komponent PDF-ium, który odpowiada za wyświetlanie PDF-ów w Chromie, bardzo fajnie fuzuje się za pomocą AFL-a. Tak.
Też warto pamiętać przy fazerach, że nie wszystkie błędy one nam są w stanie znaleźć. Bardzo fajnie mówił o tym Marcin Noga w piątek. Nie wiem, ile osób było na jego prezentacji. Ona była mocno techniczna, sporo analizy podatności. Tam widziałem, niektórzy przysypiali. Natomiast to tak ten błąd został znaleziony za pomocą code review. I ktoś zarzucił Marcinowi na Reddicie, że no wystarczy sobie odpalić jakiś fazer, no i to się nam znajdzie, przecież co to jest, tak? No otóż nie, jak pokazał tą ścieżkę, to wszystko jak dojść do tego momentu, w którym był błąd, to no naprawdę fazer musiałby nie wiem ile czasu pracować, żeby coś takiego znaleźć, tak? Więc warto wiedzieć, że to nie wszystkie rozwiąże nasze bolączki. To jest jedna z części procesu developmentu. Natomiast tak, nie rozwiąże nam wszystkiego. Znajdzie nam bardzo dziwne błędy, bardzo ciekawe błędy, których byśmy się nie spodziewali. Właśnie takie pokażę pod koniec prezentacji, ile mi starczy czasu. Czas jest dobry. Natomiast faktycznie to nie jest remedium na wszystko. To warto wiedzieć. OK, zaczynamy fazować. Tak, dobre test case'y. Parę rad praktycznych, małe. Naprawdę, przypadki testowe o wielkości 500 MB zapomnijcie. Zapomnijcie, nie, naprawdę w ogóle AFL jest na tyle mądry, że powyżej 1 MB nam nie wpuści. Nam nie wpuści, więc to jest OK, poniżej 1 KB. Naprawdę, to da radę. Wszystkie błędy, które pokażę pod koniec, około nie więcej niż 50 bajtów. 50 bajtów. W zasadzie to tam chyba jest mniej więcej niż 20 bajtów, bo jeden ma chyba 13, a wczoraj liczyłem 13, więc naprawdę da radę. Różnie od siebie, funkcjonalnie różne od siebie. Co przez to mam na myśli? Różne, tak? Że jeżeli testujemy jakiś parser, to wrzucajmy i JPEG, i PNG, i GIFy, i jeszcze tam są takie dziwne jakieś, kurczę, jak one się nazywały. Już nie pamiętam. Takie bardzo dziwne, różne formaty, na przykład Image Magic obsługuje. Wrzucajmy to wszystko, mieszajmy to. Naprawdę, to da radę, wychodzą bardzo ciekawe błędy właśnie z takiego mieszania. Wykorzystujemy poprzednie podatności. W ogóle cały cykl fazingu. Ja tutaj nie wrzuciłem takiego, ale to jest cykl po prostu, tak? Zaczynamy z jakimiś test case'ami, fazer nam coś generuje, być może znajduje jakieś błędy, tak? Mamy kolejkę, która tam się nam wygenerowała i wykorzystajmy ją w następnej iteracji fazingu. Naprawdę, mamy dane testowe za darmo, wygenerowane, tak? Często to są dobre jakościowo dane, to nie są jakieś dane tam powiedzmy, tak? Dev z randa, tak? Więc warto. Warto. I jeżeli warto przeczytać te case'y pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Na przykład, jeżeli fazujemy, nie wiem, jakiś parser, akurat Marcin mówił o LibArchive, warto na przykład tak test case'y z LibArchive'a wrzucić gdzieś indziej do jakiegoś innego, tak? To też zadziała, to fajnie zadziała, bo często te programy różnią się implementacją różnych rzeczy i można ciekawe rzeczy znaleźć, tak? I małe pliki, to ważne. Jasne, słucham. Kolejka z poprzedniej iteracji to jest to, o czym mówiłem, czyli to, co nam fazer wygeneruje. I tak to zaraz te całe problem. Dobra, mamy dobre przypadki testowe, tam ściągnęliśmy całego backtrackera Wiresharka przykładowo. Tam jest tego dużo. Tak, kompilujemy sobie. Tak, tutaj wykorzystujemy, ustawiamy zmienną, wykorzystujemy Asana. O Asanie jeszcze powiem za chwilę. Natomiast ważne jest to, żeby korzystać z Clanga i ClangFasta. Czy tak, ClangFast. Minimalizacja test case'ów. Tak jak mówiłem, jeżeli mamy duże przypadki testowe, one są bez sensu. One są bez sensu, bo zawierają dużo danych, natomiast mało tych struktur, które możemy, powiedzmy, skopać. Więc minimalizujmy test case'y, sprawdzajmy, jaki one wpływ mają na ilość ścieżek osiąganych w kodzie. Tak, mamy za FL-em kilka narzędzi do tego i ja polecam taki flow. Najpierw zaczynamy. Minimalizujemy korpus, czyli te wszystkie nasze test case'y, jakie wrzucamy, nieważne, czy one są dobre, czy nie, ten AFL, tak, kamin, nam wyrzuci wszystkie test case'y, które się nie nadają, które nam, powiedzmy, tak, są redundantne ścieżki, tego typu rzeczy, minimalizujemy to, a później minimalizujemy plik po pliczku za pomocą AFL temin. Tak, dzięki temu usuwamy bajty, które nie są wartościowe dla outputu programu. Tak wygląda właśnie minimalizacja korpusu. Tak, widzimy, że tak binarka ma 13284 tupli. Tuple rozumiemy jako takie code bloki, tak jak w IDE mamy te bloczki kodu, no to tak samo tu. Tak, mamy 311 plików, to jest dużo, tak do 100.
Chociaż AFL sobie z tym poradzi, ja wrzucam 13 tysięcy plików i 150 tysięcy. Ja lubię bardzo bić i testować różne takie przypadki krytyczne, więc czemu nie? Tak, trochę nam pomieli i znajduje, tak, 82 tysiące różnych, powiedzmy, osiąganych bloczków kodu. Tak, pliki są procesowane i tak akurat 239 z tego plików wartościowych to akurat są t-sharkowe test case'y. Tak, okej. Okay. Dobra, mamy już zminimalizowany korpus, więc powiedzmy chcemy fazować coś co tak jak na przykład parser HTML-owy, tak przykładowo czy jakiś JS-a. Skorzystajmy ze słownika, losowe bajty nic nam nie dadzą, nie oszukujmy się, tak? Zostańmy ze słownika, który możemy sobie sami. Chcesz jakieś pytanie zadać? Tak machasz do mnie. I skorzystajmy, tak? To bardzo fajnie usprawnia nam proces fazowania, bo są testowane test case'y ze składnią języka i bez składni, więc tak mamy duże pokrycie, bo widzimy, jak się program zachowuje przy wrzucaniu losowych bajtów, ale też przy bajtach, tak, które są powiedzmy w jakiś sposób zgodne z specyfikacją, więc nie łapiemy się na te pierwsze czeki tam związane przed ze składnią, tak, że tam plik musi zaczynać od czegoś tam. Tak? Odpalamy fazer, więc doszliśmy w końcu do tego, tak, mamy fazer, tutaj jak wygląda cała składnia fazera. Generalnie warto czasem dawać sobie ograniczenie na pamięć, większe, bo domyślnie jest 50 MB, więc to jest za mało w przypadku jakichś parseru, zwłaszcza obrazku, to jest zdecydowanie za mało, zwłaszcza, że teraz pamięć jest tania, można kupić tanie VPS-y z dużą ilością pamięci, więc absolutnie ograniczenie 50 MB jest małe. Timeout, no i tak zaczynam fazować. Te przełączniki XM te są opcjonalne, tak, ale coś poszło nie tak. Odpaliliśmy fazę, no i widzimy, tak, czy akurat tam z tyłu nie widać pewnie, 3,4 odpalenia programu na sekundę, natomiast tak, to w zasadzie szybciej byśmy ręcznie odpalali ten program, coś poszło nie tak, no niestety, to często, to jest często tak, wow, zderzenie ze ścianą, każdy, kto zaczyna fuzzing, kto zaczyna fazować, musi się z tą ścianą zderzyć, tak, bo nie posłuchał się wcześniej. Tak, duży korpus testowy, mało różnorodne test case'y, duże test case'y, za duże binarki, mają dużo czeków w sobie. Na przykład w przypadku bibliotek warto pisać minimalne wrapery na bibliotekę, czyli że powiedzmy odczyta nam jakiś plik, przeszuka go, załóżmy jakąś taką podstawową operację, nie wgłębiajmy się w jakieś różne cuda, wystarczy podstawowa funkcjonalność. Crashy podczas czytywania do AFL, to często jest tak, ja się na tym tak często łapię, że aż mi wstyd, ale że po prostu tak muszę zrobić sudo ldconfig przed odpaleniem, żeby tak ścieżki do bibliotek się zaktualizowały i często mi się wywala binarka i ja często nie wiem, o co chodzi. Okazuje się, że po odpaleniu zwyczajnym, tak z palca, bez fazera, że także nie może biblioteki sobie znaleźć współdzielony. Masakra, to jest dla mnie tak. Nie wiem, nie nauczę się chyba tego. No i zapchane TMP, zwłaszcza jeżeli chodzi o fazowanie ImageMagicka, po prostu masakra, co się dzieje w tym TMP, to jest tragedia. Więc warto napisać sobie prosty skrypt w Pythonie, w Bashu, cokolwiek, który będzie nam po prostu wywalał całą zawartość TMP co 5 sekund. A jeszcze lepiej przenieść TMP na RAM dysk i co 5 sekund go czyścić. Wtedy mamy powiedzmy już dużo mocy. Dobra, fajnie, powiedzmy mamy 2000 odpaleń programu na sekundę, to jest całkiem okej. Okay. Tak da się żyć, szybciej tego sami nie zrobimy ręcznie. Tak, no ale tak dalej korzystamy z jednego CPU, bo domyślnie AFL tylko zajmuje nam jeden logiczny rdzeń, więc możemy tak fazować sobie na wielu rdzeniach. Żeby skorzystać z czegoś tego, co się nazywa persistent mode, o tym zaraz powiem. O ASANie, MSANie już mówiłem, co to jest, więc to jest tylko tak powiedzmy dla przypomnienia, natomiast Disus AFL. Disus AFL jest takim fajnym projektem, on jest rozwijany niezależnie od AFL-a, który pozwala nam fazować na wielu maszynach i po prostu synchronizować wyniki fazowania. Czyli na przykład mamy, powiedzmy, mamy, nie wiem, 10 VPS-ów w różnych częściach świata i chcemy na nich fazować na przykład, nie wiem, OpenSSL-a przykładowo. Więc możemy sobie za pomocą tego projektu tak synchronizować tak wyniki fazowania, że po prostu tak, jeżeli ten fazer zajmuje się powiedzmy tymi test case'ami, no to drugi fazer zajmuje się innymi i synchronizować wyniki, żeby mieć dostępne tylko na jednej maszynie. Tak. Persistent mode jest taką magią AFL-ową, która pozwala nam
pominąć narzut związany z uruchomieniem procesu. To jest dosyć ważne, bo zanim tak te wszystkie, powiedzmy, początkowe rzeczy, które są właściwe dla danego procesu, się odpalą, to minie jakiś czas, który moglibyśmy przerzucić na po prostu większą ilość egzeków na sekundę. Więc możemy sobie skorzystać z takiego makra w kodzie. Oczywiście musimy zmodyfikować kod źródłowy. Najczęściej to się modyfikuje się jakieś wrapery, tak, czy jakieś tam. Modyfikujemy. Ważne, żeby w tym kodzie, to też się przyznam, że wstyd mi, że zawsze zapomniałem tego data read, czyli robię pętlę pomiędzy, tutaj wrzucam tego while'a. Generalnie program mi się często wywala, bo on tak jakby próbuje robić pętlę na tych samych danych. Nie wiem, dlaczego tak mam. Tak? Wystarczy w tej pętli te trzy podstawowe operacje. Odczyt, parsowanie i czyszczenie. I dzięki temu możemy nawet dwu-trzykrotnie, nawet już niektórym się udało 17 tysięcy razy na sekundę odpalać jakiegoś tam perla. Więc to już jest duża moc, to już tak. Nawet jeżeli mam słabe test case, to nadrobimy po prostu mocą przerobową. W przykładach, jak znajdziecie w internecie, czytając o tym, jest zawsze 1000 iteracji. Ja z racji tego, że jestem przekornym facetem, robię 2-3 razy więcej, czasem 5. Też trzeba znaleźć, ile dany program jest w stanie, tak? To trzeba po prostu ustawić sobie tak, żeby jak najwięcej, bo czasami 5 no to jest za dużo już ten program, wtedy ma mniej egzeków na sekundę, więc warto po prostu znaleźć tak złoty środek. Natomiast 1000 to jest zdecydowanie za mało, ja zawsze daję około 2-3 tysięcy. Asan, to już o tym mówiłem, to przypomnienie. Problemem Asana jest narzut, około dwukrotnie spowalnia nam pamięć, ale jeżeli to pożenimy z persistent mode, no to powiedzmy da się żyć wtedy, tak? Mamy przyspieszenie związane z tym, że nie musimy od nowa tego procesu uruchamiać, tak? Więc no, jedno pójdzie w drugie. Natomiast co ważne, tutaj tył nie widzi, warto zapamiętać, że bez ograniczenia pamięci nie próbujmy tego na x64. Dlaczego? Otóż Asan domyślnie jakby dla własnego działania potrafi nawet zeżreć 20 terabajtów pamięci operacyjnej, więc jeżeli, powiedzmy, coś pójdzie nie tak, no to wtedy możemy sobie bardzo szybko zapchać RAM. Więc to jest bardzo dobrze opisane w dokumentacji AFL-a, tam nawet jest gotowy skrypt do ograniczania tej pamięci, więc okej. Natomiast odpalenie zwykłe programu z Asanem, poza fazerem, nie zażyłem 20 terabajtów. Tak wygląda Asan. Mało widać, ale Asan jest bardzo fajny, bo tak pokazuje nam, gdzie doszło do przepełnienia, jaka zmiana została przepełniona, oraz jej nazwa, oraz tak, które powiedzmy dokładnie linijki w danym pliku, to akurat jest PCR2, które linijki w pliku tak odpowiadają za, tak, jak wyglądał, że tak powiem, ścieżka do tego błędu. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Tak? Dobra, okej, okay, fajnie, udało nam się znaleźć crasha, co dalej, bo to jest powiedzmy początek tak na dobrą sprawę zabawy. Sprawdzenie, czy aplikacja w normalnym trybie też się crashuje. To wydaje się, że teoretycznie powinna, w praktyce jest tak, na przykład miałem tak z ImageMagickiem, że w przypadku, jeżeli był skompilowany z GCC, to się nie crashował, a z Clangiem to się crashował, już nie pamiętam, jakoś tak było, że w zależności od kompilatora aplikacja się crashowała lub nie. Więc to też warto sprawdzić. Ja nie miałem czasu na sprawdzenie tego, dlaczego tak, a nie inaczej, bo akurat byłem zajęty czymś innym. Natomiast taka bardzo dziwna sprawa. Może to kiedyś opiszę na blogu, bo warto wiedzieć takie smaczki. Tak? Po tym, jak znajdziemy crasha, warto go zminimalizować, bo jeżeli mam powiedzmy 400 kilobajtów, no to jest bez sensu. Tak? Zazwyczaj okazuje się tak, że to jest tylko narzut z innych test case'ów i na przykład 20 tam bajtów jest odpowiedzialny za całą awarię kodu. Więc identyfikacja awarii, co mam na myśli, reverse, tak, code review, gdzie, co, jak, wiadomo, jeżeli to jest projekt open source'owy, tak, i Peruvian Rabbit Thing. To jest ciekawa sprawa, bo wychodzimy z drugiej strony, przypadkami testowymi nie są nasze te, które wcześniej rzuciliśmy, tylko są crasha. I po prostu chodzi o to, żeby MyFL działał w ten sposób, że jak już dana ścieżka została skraszowana, to on powiedzmy jej, może nie tyle zarzuca ją, ale jej po prostu unika. Tak, a tutaj jest podejście odwrotne, czyli że my świadomie pchamy się w te ścieżki, które miały awarię. Właśnie tak wczoraj znalazłem jakiś heap overflow w PCR, znowu kolejny, tak, kolejny kroczek. Po prostu był tak, za jedną awarią był jeszcze drugi, więc czemu nie? Czemu nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne podejście. Tak to wygląda, niewiele się różni. To akurat jest właśnie ten nieszczęsny PCR2, tak odpalony przedwczoraj.
jedynie było tam 260 crashów, ale właśnie w to się wliczały te crashy też, które tam wcześniej mieliśmy wygenerowane. Więc bardzo szybko jesteśmy w stanie wygenerować po prostu tak 80, tutaj akurat jest 70 tysięcy crashy prawie. Wczoraj, jak patrzyłem wieczorem, to miałem około 8 milionów crashy, więc dużo. Tak, to akurat te wskaźniki są tylko orientacyjne. To chodzi o to, żeby tak jakby, bo to jest generalnie, ja fuzuję na taniej VPS-ach. To jest dziwne, ale to ma moc. Dlaczego? Jestem studentem, mam GitHub Student Packa. Mam darmowy kod do DigitalOcean na $50. Tak, generalnie studentom polecam GitHub Student Packa. Można z tego korzystać, tam jest sporo narzędzi deweloperskich, jest za darmo certyfikat SSL domena.me. Między innymi jest też DigitalOcean. Bardzo fajny hosting, ma API, można sobie automatyzować to. Ja odpalam fazery na 512 MB jednym CPU. I wszystkie błędy, które tutaj, o których opowiem i które tam powiedzmy, to są znalezione za pomocą tych VPS-ów. Nieważna jest moc, ważne jest podejście. Tak samo jak, nie wiem, czy ktoś interesuje się łamaniem haszy, czy łamaniem za pomocą, są nawet zawody w haszkacie, że tam tak łamie się tam hasła. Co jest najlepsze? Tam nie chodzi o moc, tam nie chodzi o to, żeby mieć najnowszą i7, która ma tam 10 rdzeni, 20 wątków. Tam chodzi o to, żeby odpowiednie podejście do tematu. I ludzie, którzy mają takie procesory, no, powiedzmy ze średniej półki, tak, wygrywają te zawody, bo po prostu tak wiedzą lepiej, jak podejść do tematu, wiedzą, gdzie mogą znaleźć coś, co jest interesujące, co może zmienić, powiedzmy tam, tak, bieg powiedzmy tak w procesie znalezienia crasha. Więc polecam takie podejście, zwłaszcza, że możemy, jeżeli jesteśmy studentami, przedostać za friko. Jeszcze jeżeli nie jesteśmy studentami, to polecam, tutaj taka reklama, za to mi nikt nie płaci, z własnego doświadczenia, Aruba Cloud, za 4 zł miesięcznie netto możemy mieć VPS-a, gigabajt RAM-u, jeden CPU, 20 giga SSD. W zupełności starcza, tylko problemem jest stary interfejs, po prostu interfejs jest chyba z 2010 roku, więc jest mega, mega słaby i problemem jest też to, że nie można na przykład przywrócić stanu maszyny wirtualnej, tak, że nie można zrobić rebuilda. Tak, czyli że odświeżyć system operacyjny do końca za pomocą. W DigitalOcean to jest, tutaj tego nie ma i to jest ciężkie, bo jak się tam wykona parę iteracji fazowania w przeciągu miesiąca różnych programów, to generalnie system jest bardzo brudny, delikatnie mówiąc. Dobra, idziemy dalej. Tak, za pomocą czego możemy zidentyfikować awarię? Wiadomo, AIDA, Hexrace, Valgrind. Ktoś nie wie, co to Valgrind jest? Jedna osoba, dobrze. Dobrze, to sobie przeczytasz. GDB, tutaj zapomniałem jeszcze, oprócz pluginu Exploitable, fajnym pluginem jest też, jak on się nazywa? GDB PIDA. To jest open source'owy taki bardzo fajny, tam ma sporo, fajnie widać rejestry podczas crasha, tak. Więc to mi się podoba. A wiadomo, ASAN, EMSAN, UPSAN, to czym mówiłem wcześniej. Jest tutaj też na dole, nie widać, skrypt, który pozwala nam zebrać wszystkie crashe, tak, które znalazł AFL. Nie piszcie tego, bo to wszystko będzie, to jest w sieci, więc ja no zaraz powiem. Szkoda długopisu. Tak? I parę bugów, dobry czas mam. Parę bugów mogę po nich. Generalnie w ciągu trzech ostatnich tygodni stack buffer overflow w PCR-a. Taki payload wystarczy, żeby wywalić. To jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 16 bajtów. Źle przeliczana była długość podczas rozkładu wyrażenia regularnego, była źle obliczona długość gałęzi, tak. Domyślnie jest chyba zmienna, właśnie ma 1024 bajty ta tablica na to wyrażenie regularne. Jeżeli jest większe wyrażenie regularne, to wtedy jest alokowana pamięć na stercie. Niestety tutaj w związku ze złym obliczeniem nie była alokowana ta pamięć, bo wydawało mi się, że starczy tego buforu, otóż nie starczyło. Efekt, właśnie tam był screen, tutaj tak przepełniona tablica stack parse pattern, tak, i mamy stack buffer overflow. To jest zgłoszone, to jeszcze nie dostałem odpowiedzi od deweloperów, więc nie wiem, jak oni do tego podchodzą, ale to jest w wersji RC, więc jeszcze deweloperski, więc można im to wybaczyć. Natomiast to jest dużo słabsze, tego nie można wybaczyć, ale to już jest załatane.
przypomnienie bufora związane ze złą obsługą. Tak wygląda to w ten sposób. W payloadzie wyłączamy walidację TF8, bo możemy. Bo możemy i wrzucamy niezgodne z UTF-8 bajty. Efekt buffer overflow. Tak, źle obliczana długość, tutaj mam w zmiennej C długość, tak, zmiennej, długość bufora do przekopiowania do UTF-unit i w efekcie buffer overflow. Payload tam wyglądał w ten sposób, że tam chyba trzeci byte był niezgodny z UTF-8. To już zostało załatane, to już nie działa, więc, ale też ciekawy błąd pokazuje, że tak, że no okej, wyłączamy walidację, tak, ale wtedy cały program jest ten, zwłaszcza, że walidację można wyłączyć w payloadzie, więc tak jakby strzelamy sobie w kolano. Ale można, tak? Jara. Pytałem się, dlaczego ktoś korzysta z Jary. No dosyć często, tak, wśród bezpieczników jest wykorzystywane Jara do klasyfikacji, tak, próbek malware'u, do wyszukiwania jakichś wzorców, czegokolwiek, tak. Prosty błąd, tak, importujemy sobie, tak, tutaj kolejne, raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chyba. Kolejne 13 bajtów, które wywala nam Jara. Niewłaściwa długość stringa, zwrócona funkcja, chodzi o tego stringa, także ten import. Tak, w następnym zmienna len równa się 0 i w następnym tak, mamy tutaj tak, len minus 1 równa się 0. Bam. Integer underscore. To już jest załatane. Nie, to nie jest załatane. Drugi błąd jest załatany, to WFree jest załatany. Ten nie jest załatany, jeszcze wisi. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego nie chcę go załatać, już wisi ponad 3 tygodnie. Tak? Dlaczego mówiłem, żeby nie pisać? Bo wszystko to znajduje się tak na stronie, którą tak. Tam jest sporo materiałów, tam jest ta prezentacja, będzie też nagranie. Nie też nagranie. Wszystkie projekty, o których mówiłem, tutoriale, posty, linki do nagrań z innych konferencji, wszystko tutaj zebrałem. Tak, żeby było wygodniej, żeby później jak ktoś mnie zapyta, to masz tutaj, masz wszystko. I tyle z mojej strony. Czy jakieś pytania są? Większe, mniejsze? Słucham. Znaczy ja może podam mikrofon i po prostu tak będzie lepiej, bo... Czy używałeś może, albo masz jakąś opinię na temat Radamsy? Radamsy nie używałem. Nie używałem. Znaczy to jest, z tego co pamiętam, to służy do mieszania tam, tak? Takich. Nie używałem. Nie. Nie korzystałem z tego nigdy. Ktoś jeszcze? Ja mam takie pytanie dotyczące twojej pracy jakby. Czy sobie sam wybierasz narzędzia, może próbki programów, które analizujesz, czy to masz narzucone przez... Nie. To jest moja inicjatywa, ja sam jest... wybieram co fazuję, sam wybieram w jaki sposób to robię, sam wybieram na czym to robię, absolutnie nie mam żadnych ograniczeń, tak. No jedynie jakbym życzył sobie klaster 300 tysięcy korów, to wtedy myślę, żeby ktoś krzyczał, natomiast generalnie staram się tak jak najmniejszym możliwym tak sposobem uzyskać fajne efekty i wydaje mi się, że 13 bajtów wystarczy, żeby zgnębić jakiś parser albo coś, więc nie mam. Generalnie staram się projekty open source'owe, żeby wnieść jakiś wkład, tak, żeby żyło się lepiej, żeby było bezpieczniej, skoro tym się zajmuję. Kod źródłowy jest dostępny, tak, za friko, więc absolutnie nie ma. Co mi się spodoba? Być może jutro, jak przyjdę do pracy, to dzisiaj Chroma. I poszedł Chrom. Ja nie mam narzuconego. No okay. Oczywiście, żebym nie zaniedbywał innych obowiązków służbowych, okay. Tak? Nie. Absolutnie. Jakieś jeszcze pytania? Jak ktoś nie przepisał, to tutaj też jest ta prezentacja, więc można sobie obejrzeć. Jest już rzucona w internecie, śmiało można wejść, tam jest link. Więc jak ktoś nie nadążał czy coś, to śmiało. Śmiało. Jakieś pytania jeszcze, jak ktoś by miał, by się urodziły po obejrzeniu prezentacji, czy na YouTubie, czy na mojej stronie, to można pisać na mojej stronie albo na adres, tutaj jest mój akurat służbowy, certowy. Natomiast jak jestem chętny, response time mam 24 godziny około, więc śmiało, chętnie odpowiem na wszystkie pytania związane, czy z jakimiś tam ścianami przy wejściu, tak, na początku fazowania, czy z innymi problemami związanymi
jakimiś tam fazerami, ale Oli, fazera nie pytajcie mnie, jeszcze nie ruszałem. Jeszcze coś? Jaki jest model biznesowy tego? Rozumiem, że robisz to w godzinach pracy, więc jakoś twój pracodawca pewnie na tym zarabia. Znaczy, a może generalnie nie? Jako. Generalnie, no, my jesteśmy jako CERT Polska częścią NASK-u, tak? Jesteśmy instytutem badawczym i generalnie nasz zespół, akurat zespół, w którym pracuję, zajmuje się researchem różnych bieżących zagrożeń. Czyli rozpruwamy jakiś malware, który targetuje polskich użytkowników, na przykład wideo, ostatnia kampania z fakturami Play'a. Tak, i jeżeli sobie na przykład już zrewersuję tego kryptolockera, który tam był, to w takim razie sobie puszczam coś i tak generalnie jakby też mamy usługi płatne CTI, tak jakby to się nazywa Continuous Threat Intelligence dla firmy, można u nas sobie zamówić, tak, i wtedy incydenty bezpieczeństwa w jego imieniu obsługujemy jako CERT. Oczywiście też jesteśmy jednostką tak właściwą dla żeby zdejmować phishingi w palce i tego typu rzeczy. Dla mnie to bardzo, bardzo ciekawym elementem tej prezentacji było takie rzucanie zero day. Ale nie, to nie są zero day'e. To wszystko zostało zgłoszone po kontakcie z deweloperami. Okej, no napisz na naszym systemie tak w backtrackerze. Znaczy zero to wszystko, tutaj nic nie pokazałem, czego by nie było teraz w internecie. Okej, tak. Zero day to nie jest rzecz, która nie jest zgłoszona, to jest rzecz, na którą nie ma poprawki jeszcze. Nie, no tak, tak, tak. Wiemy, no tak. Bijąc routery Soho, spotkałem się z tym, że vendorom nie zależy na bezpieczeństwie i generalnie jest tak, że zgłaszasz, no okej, no zgłosiłeś, no i co? Co ty chcesz od nas, tak? Co my mamy zrobić, tak? Nie puścimy tego update'u, bo nam się nie chce, bo najczęściej tak ten router czy ten sprzęt jest end of life, tak, to jest bardzo często, że załóżmy router jest jeszcze sprzedawany 2 lata, a vendor mówi, że już jest produkt end of life i tak jakby już mnie ta obojętność deweloperów tak mnie nie irytuje, więc to jest ich problem, nie mój. Tutaj ryzyko, na jakie warto zwrócić uwagę, to jest to, że w przypadku jakiegoś pozwu, to ten pozew będzie wobec pracodawcy twojego, jeżeli to robisz na zlecenie pracodawcy, a nie wobec ciebie. Co tak? Osobiście raczej. Nie boimy się pozwów. Nie boimy się. Nie boimy się. Jakieś jeszcze pytania? Tutaj się w takim razie tyle z mojej strony, jeszcze będę do czwartej, do piątej, więc jak ktoś coś jeszcze, jakieś piwo później czy coś, to jak najbardziej chętnie wymienić doświadczenia, porozmawiać. Jestem do dyspozycji. Dzięki bardzo.